będzie, będą fragmenty tokaty i fugi de mol. Thank you.
Handel. A teraz z pewnością błyskawicznie odróżnimy Bacha. I tu będą dwa utwory. Ave Maria i Tokata oraz Tokata i Fuga Demol. Thank you.
Berdua. A teraz prosimy Kasię Hawryluk, naszą parafiankę, o wykonanie kilku utworów, różnych utworów. Pierwszy z nich to będzie etiuda, której autorem jest Bertini. Następnie dwa menuety Bacha i czwarty utwór, jako czwarty utwór to będzie miniatura w dawnym stylu Giloka. Jako piąty utwór będzie fragment suity Luisa Nicolasa Clarembo. Szósty utwór to Bure Bacha i chciałbym zwrócić naszą uwagę na ostatni utwór, siódmy. To też będzie kompozycja Bacha, gdzie będzie można usłyszeć całe piękno tego prostego instrumentu, który mamy w naszym kościele, bo to nie są organy piszczałkowe. To jest instrument doskonale naśladujący organy piszczałkowe włoskiej firmy Visconti. Jezus, chyba trzeba w języku angielskim przeczytać, bo tak mi się to jakoś nazywa, albo w polskim może bardziej tłumaczenie, Jezus Zbawca, Zbawiciel Zbawca Człowieka. Bardzo prosimy.
sobie wykonawczynię dzisiejszego wieczoru muzycznego. Kasia Klinczek z Dobrej Nowogarskiej. Kasia Klinczek. Paula de Senneville. Ale ballada dla Adelaide dokładnie to się nazywa. W tym, że thank you.
jedna zagrała jakby na bis, taki trochę wymuszony, to teraz zagra druga, żeby nie było, że jedna zagrała, a druga nie, bo to są Kaśki. To będzie jeszcze jedno preludium Bacha. Z pamięci tym razem. Starały się urozmaicać repertuar,
przyszłość, żebyśmy mogli o Was usłyszeć jako o tych, które koncertują w czasie już profesjonalnych wydarzeń artystycznych, bo zadatki mają, prawda? A swoją drogą to nie plotkując nawet, ale wiem, że niektóre środowiska, nawet szczecińskie, są zazdrosne, że ksiądz Marek prowadzi taką, powiedzmy, no, parafialną szkołę organistów, bo ma ich w sumie w dobrej, zdaje się, że Łukasiu, 8. 8 osób gra na organach. Kasia jest najstarszą z tych osób grających. Jeszcze jest starszy chyba Gracja. I w Twoim wieku są jeszcze osoby. A najmłodsza? W czwartej klasie. To zdaje się Julita, tak? W czwartej klasie szkoły podstawowej. To co może jeszcze na zakończenie? Kasię bym poprosił, żeby, jeśli masz nuty, taki lżejszy już utwór, nie Handel, nie Bach, ale może balladę. Ulubiona ballada z repertuaru. Bo ja wiem, nie wiem, ale wykonuje ją Kleiderman, Richard Kleiderman. To jest muzyka Paula de Senneville. Ale ballada dla Adelaide dokładnie to się nazywa. W tym, że thank you.
dwie tasie, więc jedna zagrała jakby na bis, taki trochę wymuszony. To teraz zagra druga, żeby nie było, że jedna zagrała, a druga nie, bo to są kaśki. To będzie jeszcze jedno preludium Bacha. Z pamięci tym razem. Z naszego spotkania miłe wrażenie. Dobranoc.